Dzień dobry, witamy serdecznie w nowym sezonie Wywiadów na Luzie. Dzisiejszym gościem na kanapie jest bramkarka Startu, Aleksandra Orowicz. Witamy Cię u nas. Cześć. Może zacznijmy od tego, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z piłką ręczną i dlaczego padło na pozycję na bramce? Czemu akurat to, a nie inna pozycja na boisku? W trzeciej klasie podstawówki w trakcie WF-u jeden z trenerów podszedł do mnie i powiedział, żebym przyszła na takie SKS-y. I na tych SKS-ach głównie grało się w piłkę ręczną, tylko wiadomo, to było granie każdy swego. No i w pewnym momencie trenerka ustawiała dziewczyny na bramkę i kazała im bronić po kolei serię rzutów karnych. No wiadomo, jak to wyglądało, bo to były tak naprawdę rzuty dzieci. I w pewnym momencie stanęłam ja, odbiłam prawdopodobnie całą serię, no może jeden nie odbiłam. I tak się stało, że powiedziała, dobra, stój. Machnęła ręką, powiedziała, dobra, stój. A ja, że byłam troszeczkę większym dzieckiem, nie za bardzo lubiłam biegać. Do tej pory nie lubię, ale wtedy to była jeszcze bardziej taka perspektywa, Jezu, jak będzie fajnie. No i tak już zostało. I wtedy poszłam do klasy sportowej, o profilu piłki ręcznej, potem do gimnazjum, liceum i jestem tu. W tym sezonie przeprowadzona została reforma rozgrywek. Mamy do czynienia z zawodową ligą kobiet piłki ręcznej. Jak oceniasz ten krok ze strony ZPRP? Znaczy, ja powiem tak, że sama idea, sam pomysł jest dla mnie bardzo dobrym pomysłem. Nie do końca zgadzam się tutaj z realizacją, bo usuwanie 4 czy 5 zespołów z ligi, które to zespoły tak naprawdę są godne tego na poziomie piłki ręcznej, żeby występowały w Superlidze. I takim największym minusem jest z tej strony brak takiego realistycznego spojrzenia przez tych pomysłodawców, że tak naprawdę mogą zrobić krzywdę temu sportowi, a nie koniecznie ją poszerzać i jakby dzieciom ją pokazywać w innych miastach, bo też trzeba tutaj pokazać taki, myślę, że znaczącą zmianę, że te dzieci, które przychodziły na mecze w jakichś tam miastach, mogły zobaczyć kawałek dobrej piłki ręcznej i się tym cieszyć i jakby zarażać innych. No a teraz jest troszkę inaczej i myślę, że sam pomysł jest bardzo dobry, ale nie podoba mi się realizacja do końca. Czy właśnie decyzja Lidy Zawodowej i związane z tym wymagania przyczyniły się do Twojego przybycia z Kielc do Elbląga? Czy coś innego skłoniło Cię do tej decyzji? Myślę, że tak. I ja też spędziłam 3 lata w Kielcach. To był mój pierwszy po Szczecinie klub, z którym tak naprawdę dłużej pracowałam. I dostałam, że tak powiem, ofertę od zarządu klubu, że jeżeli naprawdę chcę się rozwijać, to nie samo mi na drodze. I po prostu stwierdziłam, że skoro zarząd i jakby moje cele, chęć rozwoju, chęć też popracowania troszkę z innymi zawodniczkami, no bo wiadomo, to tak samo jak z inną pracą. Jak człowiek się już przyzwyczaja za bardzo, to chce mieć więcej wyzwań. I tak było w moim przypadku. Oczywiście ja jestem teraz na rok na wypożyczeniu, więc zobaczymy, co będzie dalej. Bo dosyć późno dołączyłaś do zespołu. Czy zdążyłaś się już zaaklimatyzować z dziewczynami, w drużynie? Ogólnie to jestem bardzo mile zaskoczona, bo tak naprawdę z pierwszymi meczami takimi sparingowymi, kiedy to były testy, jak pojechałam na testy z drużyną do Koszalina i tam zgraliśmy 2 sparingi z Norweszkami, to od samego początku już poczułam taką chemię, taką fajną atmosferę, bo to też jest 7, łącznie ze mną jest chyba 7 różnych zawodniczek i ten zespół jest kształtowany na nowo i to też czuć. I jestem niesamowicie szczęśliwa i zadowolona z kontaktu i atmosfery w tej drużynie. W meczu z Ruchem aż 4-krotnie zatrzymałaś niebieskie z 7 metra. Czy masz jakąś wypracowaną metodę bronienia tych rzutów karnych? To jest tak, że na pewno bardzo dużo pomaga pewność siebie i wiara. I jeżeli jest to, to te ruchy, technika, też metod nie chcę zdradzać do końca, ale powiem, co jest takim kluczem. No, kluczem jest po prostu wiara, że moja decyzja, moja technika, moja metoda na tą zawodniczkę. To jest też bardzo ważne, żeby spojrzeć, kto podchodzi do tego rzutu i z tą zawodniczką pracować, też wiedzieć, jakie ma możliwości. Jak oceniasz początek obecnego sezonu dla Startu? Jakie są według Ciebie plusy tej drużyny,
A nad czym jeszcze musi ta drużyna popracować? Na pewno plusem są indywidualne zdolności zawodniczek, bo każda zawodniczka od, nie wiem, Ali Pękali do skrzydła, do... Każda zawodniczka ma niesamowite indywidualne zdolności. A nad czym musimy popracować, to nad zgraniem się. No, to jest świeżutki zespół. Początek sezonu, naprawdę moim zdaniem, i pierwszy mecz, gdzie naprawdę jak się tworzy nowy zespół, to pierwszy mecz jest bardzo ważny, żeby wybudować taką pewność. I my, jadąc na wyjazd do Chorzowa, pokonaliśmy go 10 bramkami, mogliśmy pokonać go więcej, ale wiadomo, jest pierwszy mecz, jest stres. Więc początek sezonu i wyjazd do Piotrkowa to jest bardzo obiecujące. Potknięcie się u siebie może właśnie spowodowane było tym, że graliśmy u siebie. Ja też nie, też tutaj o sobie wspomnę, że też przed nową publicznością jest troszeczkę ciężko się wczuć w ten klimat. I myślę, że początek jest bardzo obiecujący, praca wykonywana na treningach jest też bardzo obiecująca i tylko czeka się na więcej różnych smaczków. No to powiedz może, jak oceniasz kibicowanie elbląskich kibiców? Jestem pod wrażeniem. Podoba mi się. Motywują? Motywują, stoją murem przy złych decyzjach sędziów. Naprawdę jest świetnie, jest bardzo dużo ludzi. Jestem, tak samo w Kielcach też było bardzo dużo ludzi, dlatego jestem bardzo zadowolona, że tutaj też jest tyle ludzi. Czyli ten hałas ponosi. Oczywiście, że tak. Bądźcie głośniejsi. My jesteśmy zawodniczkami, kochamy to, co robimy, to jest nasza pasja, ale robimy to dla ludzi. Już w najbliższy weekend czeka Was kolejny mecz, tym razem w Jarosławiu. Postawa Jabeniaminka jest dla Ciebie zaskoczeniem. Jak nastroje przed pojedynkiem z tą drużyną? Ja sama byłam Beniaminkiem 2 lata temu i ja wcale taka postawa nie jest dla mnie zaskoczeniem. Tylko, że jakby w moim przypadku to było tak, że mieliśmy parę wzmocnień. W przypadku Jarosławia tych wzmocnień jest praktycznie na każdą pozycję. Tam jest chyba tylko środkowa Ukrainka i prawe skrzydło. Więc tam są wzmocnienia od Julki Pietras na skrzydle, pod Monique Bansilon, wiadomo, Katarzyna Kozimur, która to jest wszystko. Pozdrawiamy! Magdę Walsą, to są zawodniczki. Też ściskam mocno, pozdrawiam Cię, Madziu. To są zawodniczki, które tak naprawdę są na wysokim poziomie i dla mnie ta postawa zupełnie się nie jest zaskoczeniem i tam to będzie ciężkie granie, będzie fajne widowisko i takie zespoły powinny być w Superlidze. Także dla przypomnienia powiem jeszcze, że szykuje się wyjazd na ten mecz, więc chętnych kibiców zapraszamy do zapisywania się. Następne pytanie. Jak porównasz treningi u trenerów słynących z pracy z młodzieżą? Pawła Tetelowskiego i Andrzeja Niewrzawy. To znaczy, powiem tak, że z trenerem Andrzejem Niewrzawą współpracuję dość, myślę, że to będzie mój drugi miesiąc, trzeci miesiąc, więc ciężko jest mi porównać na ten moment. No, wiem, że trener Tetelewski zawsze dbał o atmosferę, o fizyczne wytrzymanie zawodniczek, no i o myślenie. I myślę, że to są obydwaj dobrzy szkoleniowcy i dbają o to samo. No ale tak jak mówię, nie chcę tutaj jeszcze stawiać jakichś wniosków, opinii, bo też z trenerem Tetelewskim pracowałam rok, no i tutaj kawałek sezonu, więc to też nie jest długi okres czasu, ale dobrze wspominam tą współpracę. Przy tak młodej, trochę nieprzewidywalnej drużynie, jak określisz cele na ten sezon? Medal. Ja jestem, zawsze byłam optymistką i ja tutaj nie widzę żadnych przeszkód, tylko po prostu piąć w górę i stawiać sobie większe cele, wierzyć w siebie i ja nie widzę innej możliwości jak nie medal. Nie samą pracą człowiek żyje. Co lubisz robić w wolnym czasie i jakie masz hobby? Może to trochę zabrzmi banalnie, ale tak naprawdę ja żyję tą pracą i to jest dla mnie więcej niż praca, bo to jest moja pasja. No ale na pewno wychodzę z przyjaciółmi do kina, do restauracji, gadamy, śmiejemy się, oglądamy filmy wspólnie, seriale. Lubię też jeździć na rolkach. Myślę, że takie banalne rzeczy po prostu. Jakbyś mogła dokończyć zdanie,
moje koleżanki z drużyny nie wiedzą, że jestem dobra w... Ja jestem dosyć otwartą osobą. I ciężko powiedzieć, czego nie wiedzą. I teraz jak już powiem, to będą wiedzieć, tak? No to... Nie wiedzą, że nie jestem dobra w... Mam bardzo dobrą pamięć. Może tak. Dobra, pamięć. A tak, poza tym, oprócz tego, że były te pytania, mamy dla Ciebie jedno takie małe wyzwanie. Musisz teraz nominować którąś z nich na kanapę i kto usiądzie do kolejnego wywiadu na Luzie. To bym nominowała... Może Milenkę Kaczmarek. Milenka, zapraszamy Cię do nas na kanapę serdecznie. Dziękujemy za poświęcony nam czas i do zobaczenia.